Jeśli byście zapytali przeciętnego chrześcijanina w Polsce, na Ukrainie też nie jest dużo lepiej, czy nie było dużo lepiej niedawno, zaraz o tym się przekonamy, co myśli o polityce, to w większości przypadków usłyszelibyście, polityka jest brudna. I to jest taka deklaracja pobożna i dająca, to nie muszę się tym zajmować. Poproszę teraz jednego z czołowych polityków ukraińskich, który oprócz swojej służby w kościele baptystów Ukrainy, gdzie był pastorem, potem kaznodzieją, a potem doszedł w swojej karierze politycznej na szczyt, bo przez prawie rok czasu pełnił obowiązki prezydenta Ukrainy. I to on był jednym z pierwszych polityków, którzy popchnęli Ukrainę od takiej prawie że sowieckiej republiki do wolnego państwa. Cały wywiad oczywiście możecie na naszym kanale zobaczyć, ale fragment króciutki dotyczy właśnie tego, o czym w kościołach się mówi najczęściej, czyli o brudnej polityce. Aleksandr Turczynow. W Ukrainie i w innych krajach również wielu protestantów uważało, że polityka jest brudna i nie warto się nią zajmować. Дійсно вважалось серед протестантського середовища, що політика це брудна справа і не варто її займатися. Але ви знаєте, брудною політикою брудну політику роблять брудні люди, але якщо не будуть нею займатися брудні люди, то не буде брудна. Myślę, że chrześcijanie mają wręcz obowiązek, by brać udział w polityce, aby ją oczyszczać. Bo kiedy działasz w słusznej sprawie, to jest z tobą Bóg. A kiedy polityka będzie miała Boże błogosławieństwo, kraj będzie miał Boże błogosławieństwo, to taki kraj będzie zawsze zwycięski i kwitnący. Polityka będzie czysta, jeśli będą się nią zajmować ludzie czyści. Dlatego zachęcam zawsze chrześcijan, idźcie i zajmujcie się ważnymi sprawami, a polityka, uczciwa polityka, czysta polityka, to jest bardzo ważna sprawa. No praktycznie moglibyśmy już pójść do domu. Nie, wszystko, co najważniejsze, zostało tutaj powiedziane. O tym, dlaczego polityka jest brudna. I o tym, jak ją oczyścić, jakie będą z tego powodu skutki. Co da obecność czystych ludzi, oczyszczonych krwią Jezusa Chrystusa, czyli najczyściejszych czystych, można tak powiedzieć, w polityce. Da oczywiście inne standardy polityczne, czyli czystą politykę, ale da owoc w postaci błogosławieństwa Bożego dla całego narodu, dla państwa. Zobaczcie, ten człowiek całe życie, można powiedzieć, w tym siedzi, i wie, co mówi. I wie, co mówi. Zna Jezusa Chrystusa osobiście, zna życie w Kościele, zna służbę pastorską w Kościele i zna służbę w polityce. Dzisiaj zajmuje się tą częścią armii, czyli tą, po polsku byśmy powiedzieli, obroną terytorialną, te wojska obrony terytorialnej. To on jest bardzo zaangażowany w ich budowanie. One też wiemy, że odegrały wielką rolę w obronie Kijowa. Stąd pamiętajmy przesłanie pastora, prezydenta Turczynowa. No ciekawe, czy w Polsce uda się doprowadzić do takiego samego stanu. Na razie naszym celem jest przynajmniej powalczyć o prezydenturę w 2025 roku po to, żeby Polacy usłyszeli, że ewangeliczni chrześcijanie, że protestanci są w Polsce. Nie tylko gdzieś w jakichś programach o trzeciej nad ranem, kiedy im dają czas antenowy i tam wybierają zresztą takie rzeczy, żeby nie wzbudziły jakiegoś, mogliby nawet puścić, iść pod prąd, no to by zaraz tam się zrobił, że tak powiem, ruch, nie? Oni tam wezmą jakąś liturgię, luteran czy coś takiego, no to podobnie jak u nas, dobra. Heretycy, ale jacyś tacy przyjaźni, nie? Bracia odłączeni, co bardziej życzliwi powie i idą spać dalej. Nie ma żadnego przełomu z tego.
kandydowanie kogoś ze środowiska protestanckiego dałoby właśnie w tej sferze ludzi, którzy troszczą się o państwo, jasny przekaz biblijny. I to jest nasz cel na najbliższe lata. Już jest grupa, pewnie tam z 1300 osób jest grupa na Facebooku, bo zakładanie partii politycznej, to wiecie, to jest jakaś tam drobnostka, to jest, wiecie, tylko forma organizacyjna. Najważniejsi są ludzie, zmotywowani, świadomi ludzie. I tych będziemy budować przez media społecznościowe, a tu Facebook daje to narzędzie, że tak powiem, łatwego gromadzenia i wymieniania informacji. A teraz przejdziemy, i to zrobimy wspólnie, przejdziemy do... Może jeszcze najpierw dwa kłamstwa, które się bardzo mocno wbiły do Kościoła. Pierwsze, to właśnieśmy zaczęli od tego, polityka jest brudna, czyli jakie jest zastosowanie tej prawdy, nieprawdy. Chrześcijanie nie powinni się mieszać do polityki, nie? No bo jak ona jest brudna, chrześcijanie nie powinni chodzić do burdeli, nie powinni kraść, nie? No to i nie powinni się mieszać do polityki. Tak, taka jest, że tak powiem, metodologia rozwinięcia tej nieprawdy. Tę tezę zgłosili staliniści, czyli to w czasach Stalina. No najpierw próbowali wymordować w czasach Lenina, stwierdzili, że tam wszystkich chrześcijan nie wymordują, no to może zacznijmy ich infiltrować i robić im reedukację. Nie? I ta reedukacja polegała na tym, że owszem, możecie sobie odprawiać, kto już chodzi do kościoła, to tam możecie coś robić, ale kościół nie może wychodzić w sferę publiczną. Nie może, czyli chrześcijaństwo w kruchcie, to już się tak mówi po polsku. To jest teza Stalina, przyjęta powszechnie w kościołach w Polsce, kiedyś w Ukrainie też. No, zobaczmy zdanie Jezusa na ten temat. Ewangelia Mateusza. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Amen. No tu mamy dwa obrazy, które dotyczą świata poza kościołem. Nie? Tego świata, który się psuje. I teraz jeśli sól byłaby w solniczce czy w worku, nie? No to ona nic temu światu nie pomoże. Nic nie będzie powstrzymywała zepsucia. Nie? Co najwyżej sama tam się wypłuka, zwietrzeje. Tam, no, tu chodzi o to, że straci swoje własności, jeśli jest tam poddana czynnikom atmosferycznym. Sól robi robotę, kiedy się posoli. Tu chodzi głównie o przechowywanie mięsa w tamtym czasie. Jeśli się to mięso posoli, czyli że całe to mięso jest nasycone solą. Nie? Oczywiście tam nie, stosunkowo niewielkich proporcjach, ale ona musi być w całym tym mięsie równomiernie rozprowadzona i wtedy przeciwdziała psuciu się tego. Nie? No i podobnie ze światłem. No to tu obraz latarni morskiej i tego wskazywania drogi do dobra, do wolności, do prawdy, do dobrej polityki i tak dalej, i tak dalej. To jest zadanie Kościoła, czyli on nie może być zamknięty, on nie może być wyłączony z większości działań społeczeństwa. Nie? No dzisiaj już chrześcijanie się tam zgodzili, że przynajmniej charytatywne działania to mogą robić, nie? No ale politycznych to jeszcze nie, to się nie da. Nie? Czyli to jest kłamstwo Stalina. Chruszczow, który przyszedł po Stalinie, to był troszeczkę jeszcze bardziej taki twórczy w wykorzystaniu chrześcijan, bo tu to tylko wystarczyło złamać pastorów i sprawić, żeby oni nie rozwijali kościołów, nie wchodzili w przestrzeń publiczną, tylko siedzieli w tych gettach w kruchcie. No i teraz jakbyście zobaczyli stan kościoła w Polsce, to zobaczycie dziedzictwo Stalina do dziś. Kościół w Polsce protestancki się nie rozwija. To jest zasługa Stalina.
No i tych braci, którzy dali się złamać i dalej służą tym kucypałom albo za pieniądze, bo to jeszcze wcale się nie skończyło, no albo w swej głupocie. No. Różne są takie, no, że tak powiem, patologiczne sytuacje w kościołach, ale ten obraz niezaangażowanego politycznie kościoła cały czas występuje. Nie? No i ewangelizacja kuleje. Tydzień temu mówiłem, dlaczego, jaki ma to związek, brak zaangażowania w politykę z słabymi postępami Kościoła w ewangelizacji. Chruszczow pomyślał, że może dajmy chrześcijanom pole działania, ale niech nam służą w przestrzeni politycznej. I Chruszczow jako symbol właśnie zmiany, nie no Stalin zły, tam prześladowania, tego śmiego, otwarcie. I zobaczcie, jaki prezent Chruszczow dał światu, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tu wytwór socrealizmu. Zobaczcie, to jest miecz, nie? I tu człowiek, ten nowy sowiecki człowiek przekuwa ten miecz na pług, nie? I to jest oczywiście, przekujcie miecze na lemiesze, to jest odwołanie się do Księgi Izajasza, gdzie opisany jest taki czas, gdzie rzeczywiście przekują miecze na lemiesze, że tam jagnię będzie mieszkać z wilkiem, czy tam z lwem i tak dalej, i tak dalej. No i towarzysz Chruszczow, znany, że tak powiem, prorok, obwieścił, że te czasy już nastąpiły. Oczywiście nie dla Sowietów, nie dla Rosji, która cały czas wszystko przekuwała na miecze, nie? Tylko dla głupiego Zachodu, ogłupionego Zachodu. To właśnie miała być propaganda, którą zajmie się Kościół. Którą zajmie się Kościół. I zobaczcie, w te wszystkie ruchy pacyfistyczne zaangażowało się bardzo wielu duchownych. To się stało, można powiedzieć, takim głównym przesłaniem politycznym lat 60., 70., 80. właśnie pastorów także protestanckich, nie? Przesłanie pokoju. Dzisiaj no, tej pałeczki papieża Putina czy przedstawiciela duchowego Putina no, papież Franciszek nie da sobie wydrzeć, nie? I cieszymy się z tego bardzo, że protestanci mądrzeją, różni ci tacy bardziej tam, wiecie, nominalni, no bo oni też przecież wstyd całemu Kościołowi Chrystusa przynoszą, tam człowiek zewnętrzny tam nie rozdziela, a to nominalny protestant, a to nowonarodzony, nie? Czyli ci nominalni w kościołach takich historycznych tak zwanych, oni też przynoszą wstyd Jezusowi, uprawiając tę głupotę pacyfistyczną. I dzisiaj no, Kościół katolicki jest oczywiście największym rozsadnikiem pacyfizmu w sferze duchowej, dlatego też nazywamy towarzysza Franciszka papieżem Putina. Mamy nawet specjalną i ulotkę na ten temat i krótką animację, możemy ją jeszcze sobie przypomnieć. Napaść Rosji na Ukrainę pokazała straszny obraz uwikłania papieża Franciszka. Kiedy cały świat współczuje i pomaga krwawiącej Ukrainie, papież Franciszek dotychczas ani razu nie wskazał Rosji jako agresora. Na samym początku wojny papież, by dowiedzieć się o sytuacji w Ukrainie, udał się do ambasady Rosji, a nie do będącej nieopodal ambasady Ukrainy. Potem ogłosił, że wszyscy jesteśmy winni i wyraził współczucie dla bardzo młodych rosyjskich żołnierzy. Po 2 miesiącach wojny jeszcze bardziej ostentacyjnie stanął po stronie Putina. Usprawiedliwił jego barbarzyński atak na niepodległe państwo w następujący sposób. Możliwe, że szczekanie NATO pod drzwiami Rosji skłoniło Putina do wywołania konfliktu. Od początku swojego pontyfikatu papież okazuje wrogość w stosunku do świata zachodniego. Konsekwentnie rozmywa też chrystocentryczność i unikatowość chrześcijaństwa. Przedstawia Jezusa Chrystusa jako tylko jedną z dróg do Boga, co stoi w jawnej sprzeczności ze słowami samego Jezusa. Brata się ze światem islamu i nawołuje chrześcijan, aby weszli do jednej arki z muzułmanami. Działacz demokratyczny z Hongkongu Elmer Yuen ujawnił na antenie telewizji Idź Pod Prąd, że Watykan rocznie przyjmuje 2 miliardy dolarów łapówek od komunistycznych Chin. W zamian papież Franciszek 2-krotnie podpisał tajne porozumienie z komunistycznymi mordercami z Pekinu.
To tylko niektóre przejawy działalności głowy Kościoła rzymskokatolickiego. Ten Kościół twierdzi, że jest jedynym prawdziwym Kościołem założonym przez Jezusa Chrystusa. Jezus jednak powiedział, że żadne dobre drzewo nie może wydawać złego owocu. Kościół katolicki od kilkuset lat wydaje zgniłe owoce. Czas na Twoją decyzję. Czy dalej będziesz wspierał papieża Franciszka, chodząc do Kościoła, którego on jest głową? A jeszcze ważniejsze pytanie, czy weźmiesz do ręki Nowy Testament Jezusa Chrystusa, by poznać Jego wolę oraz przedstawiony tam Jego prawdziwy Kościół? Jezus powiedział, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Czy jesteś już po stronie Jezusa? Czy wybrałeś wąską drogę? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. kontakt@megakościół.pl Widzimy, że ta doktryna chruszczowa, żeby użyć duchownych chrześcijańskich do okłamywania, zniewolenia, zwodzenia świata zachodniego, no, została zrealizowana praktycznie w pełni przez wybór komunisty na katolickiego papieża, który dzisiaj no, zanieczyszcza tymi fekaliami cały świat zachodni. Zobaczcie, że w tych prorosyjskich stronnictwach w Polsce kogo znajdziecie przede wszystkim? Takich bardzo zadeklarowanych katolików. Czym bardziej zadeklarowany i tacy, taki powiedzmy ostentacyjny, bo oni oczywiście to wszystko w prywatnym życiu to wiecie, gdzie mają, ale ostentacyjnie pokazują swoją katolicką religijność, jakieś różańce, jakieś różne takie i takie sprawy, a kiedy przyjdzie do poglądów politycznych, to są onucami moskiewskimi, nie? Jest taka tak zwana konfederacja, i nie mówię o Konfederacji, tylko o Konfederacji Gieczwałskiej. I tam jest towarzysz Braun i towarzysz Mentzen. Nie? Także to jeden z tego przykładów, a to nie jedyny. Ten pan Sykulski to przecież też bardzo taki działacz narodowo-katolicki w przeszłości. Nie? Także teraz jest czas, by Kościół Jezusa Chrystusa pokazał wolę Boga w polityce. Bo zobaczcie, z czym Kościół jest kojarzony. Mi nie podoba się także wśród kościołów ukraińskich pacyfizm, który tam króluje. Tu rozmawialiśmy z różnymi pastorami i baptystycznymi, i zielonoświątkowymi, i oni mówią, no jesteśmy pacyfistami, ale wszystko robimy, żeby pomóc żołnierzom, nie? Na sam front jeździmy, ryzykujemy życiem i tak dalej. Możemy nawet broń im przewozić, nie? Ale sami do wojska nie chcemy pójść, sami nie weźmiemy broni do ręki. Nie, nie wiem, skąd to jest. Nie? Ja nie umiem tego wytłumaczyć. Nie? Może kiedyś jakąś dyskusję uda się zorganizować pomiędzy pastorami ukraińskimi. Podejrzewam, że jest to, wypływa to stąd z przykazania nie zabijaj. No ale przecież jasne jest, że zaraz obok tego i Bóg wprowadza karę śmierci dla swojego ludu i wyprawia ich na wojny, żeby uzyskać ziemię obiecaną. No to jak? Nie? Oczywiste jest, jak już nie wchodzę do znaczenia tego słowa po hebrajsku, gdzie jest oczywiste, że tam jest nie morduj, czyli nie zabijaj bez właściwej przyczyny. Ale jak ktoś ciebie chce zabić. Dzisiaj zobaczcie, że to już przeszło na zwierzęta, że nie wolno zwierząt zabijać, bo jest przykazanie nie zabijaj. Nie? Część tych, ale świerszcze można. A, świerszcze można. To jest... Jeszcze można, no nie wiem. No. W każdym razie tu logika lewicowa jest niezgłębiona. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, to weźmiemy najbardziej polityczny rozdział w Biblii. Dobierzcie się w grupy takie 5-7 osobowe. Próbujcie już sobie gdzieś notatki robić, gdzie są elementy polityczne. Można to bardziej sprecyzować. Jakie polityczne zaangażowanie będzie miał ten już zdradziecki Kościół Jezusa, nie? Czyli ta wielka prostytutka, no bo
prostytutka, no to w tym znaczeniu, że kiedyś była przy Jezusie, a teraz to znaczenie prostytucji w dziejach Izraela jest takie samo, nie? Że tu naród był przy Bogu, a się sprostytuował i szczególnie u tych proroków większych, Izajasz, Jeremiasz, tam właśnie widać, jak lata po pustyni jakaś wielbłądzica i szuka tylko, kto by ją pokrył i tak dalej, no to to jest obraz zdrady narodu i ten obraz zostaje przeniesiony na Kościół, który nazywany tu już jest w czasach ostatecznych, w czasach końca prawdziwego Kościoła, jest już tylko Kościół fałszywy w pełnej krasie, można powiedzieć. Nie? I jakie elementy polityczne cechują ten Kościół? Proszę. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych, a ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta i siedmiu jest królów. Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest panem panów i królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. I mówił do mnie: wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy i narody i języki. A dziesięć rogów, które widziałeś i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. Tu organizację religijną, pseudo-kościół, już nie nazywamy jej kościołem, bo tam nie ma Jezusa, nie ma Ducha Świętego, nie ma prawdy. Zostało wszystko to, co złe było do tej pory w sferze religii. Tu ten symbol Babilonu jest użyty, matka wszelkich wszetecznic całej ziemi, że całe zło systemu, wszelkich systemów religijnych się w tym systemie opisanym tutaj jako i zatytułowanym Wielka Prostytutka się zogniskowały, skupiły. Nie? To jest, można powiedzieć, pełna prezentacja tej obrzydliwości. I oglądając tę prezentację, tu celowo, zobaczcie, na polecenie Boga, anioł każe zobaczyć tę prezentację
Janowi, jakie wnioski polityczne, czyli jakie złe cechy Kościoła, możecie tego antykościoła dokładnie, które już się pojawiają w religiach dzisiaj, zobaczyć z tego rozdziału. Proszę, za 5 minut się spotkamy i będziemy dalej pogłębiać temat. Ja pogrupowałem to w 4 takie wektory, jak gdyby, 4 takie kierunki, dlatego nazwałem to wektorami, czyli już dzisiaj i wczoraj i od Babilonu religia szła w tym kierunku, te elementy religii weszły do Kościoła i Kościół już po części Jezusa Chrystusa idzie w tym kierunku, no a kiedy wszyscy nowonarodzeni chrześcijanie zostaną zabrani, to zostanie tylko wydmuszka religijna z chrześcijaństwa i wtedy te wszystkie najgorsze rzeczy z wszystkich religii, w tym już antykościele czasów ostatecznych, antykościele, który ma siedzibę w Rzymie, mieście na 7 wzgórzach, które i wtedy panowało i dzisiaj ma takie roszczenia. Wektory. I pierwszy wektor, fałszywy kościół, służy władzy państwowej do manipulowania narodami. Nie? To jest oczywisty wniosek z tego. Mam nadzieję, że w waszych grupach, gdzie dyskutowaliście sami, to padło jako jedna z pierwszych prostych obserwacji. Fałszywy kościół służy władzy państwowej do manipulowania narodami. Mówię, możemy sobie czytać, no wersety 1, 2 i 15 to bardzo jasno wskazują. I teraz można by jeszcze zadać sobie pytanie, w jakim kierunku jest ta manipulacja, nie? Może jest, no to jest oczywista oczywistość, ale w jakim kierunku? No i tu 2 takie wektory bardzo są jasne, nie? Że pierwszy, no to jest globalizm. Nie? 10 królów symbolizuje likwidację już państw, królestw, cesarstw, czy jak tam to zwał, i jest jeden rząd światowy. Nie? To te 10 królów, to jeszcze są reminiscencje starotestamentowych proroctw, jak z Daniela i tak dalej. I tu się to już pojawia w całej okazałości. No, drugi jakiś taki jasny wektor bezpośrednio w tym kierunku to jest zanegowanie Bożych praw. Zanegowanie tego, co dobre. Nie? Że w tym Kościół będzie pomagał władzy globalnej, władzy antychrysta. I zobaczcie, jak widzieliśmy papieża, to kogo on popiera dzisiaj? W sposób ordynarny, oficjalny i, że tak powiem, no, obrzydliwy. Mówi, szczeka NATO u granic świętej Rosji. Zobaczcie, że ten wektor to działa, nie? Tam jest pełna manifestacja, ale my już nie jesteśmy daleko od tego momentu, że już głowa Kościoła rzymskokatolickiego jest po stronie diabła, nie? Jest po stronie Putina, po stronie osi zła. Zobaczcie, w 2015 roku mówiłem, że ta oś zła polityczna, czyli państwa, no to będzie Rosja, Chiny, Iran, ale duchową prostytucją zajmie się Watykan. 2015 rok, nie wiem, czy możemy taki slajd, jak ktoś chce się cofnąć, to właśnie o tym tam mówię, o tym przestrzegam, że o ile jeszcze za czasów Jana Pawła II, to przynajmniej formalnie Kościół katolicki był po stronie Imperium Dobra, przeciwko Imperium Zła. Wiemy, że było to tylko formalnie, ponieważ na podstawie naszego głównego agenta i stanu wojennego mogliśmy widzieć, jak Kościół rzymski, jego najwyższa hierarchia współpracuje z Moskwą. Już wtedy. Nie wiemy kto do końca. Czy Dziwisz, czy sam Jan Paweł II. Nie wiemy kto. Ale kiedy nasz najbardziej zasłużony w obaleniu komunizmu agent, nie? Pułkownik Kukliński, przekazał dokumenty o internowaniu ludzi w Polsce w stanie wojennym z adnotacjami takimi najbardziej świeżymi, czyli wiecie, tego skreślić, tego dopisać,
przekazał to Amerykanom. Amerykanie, żyjąc w tym chorym poglądzie, że Polacy to katolicy, a Kościół zawsze z narodem przeciwko zaborcom, przeciwko komunizmowi, komu przekazali te dokumenty? Papieżowi Janowi Pawłowi II. A komu przekazało papiestwo? Prościutko do Moskwy. Proste jak dwa razy dwa. To nie teraz. Ten wektor już działa daleko wcześniej. Teraz to sobie już wybrali papieża komunistę, który w ogóle się nie obcyngala, tylko jedzie z sowiecką propagandą. Nie? Fałszywy Kościół służy władzy państwowej do manipulowania narodami w kierunku globalizmu i w kierunku odejścia od wszelkich bożych standardów. Nie? Antykościół, no to muszą być antywartości, antyprawdy, można tak powiedzieć. Nie? To jest pierwszy punkt, ten globalizm go nazywam, bo globalizm jest w samej swej istocie bezbożny. Nie? No bo czytamy w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, że to Bóg dał każdemu narodowi czasy i granice. Nie? Czyli globalizm jest antyboży w swej istocie, nie? Ale on politycznie będzie dominował, czyli globalizm, który chce zniszczyć wszystkie Boże wartości, wszystkie chrześcijańskie wartości. Kościół, antykościół czasów ostatecznych będzie wspierał globalizm właśnie w tym kierunku. No i drugi wektor, ewidentna zależność finansowa Kościoła, tego antykościoła, od państwa. Inaczej mówiąc, prostytucja polityczna. Czyli za omamianie ludzi, za przekonywanie zwykłych ludzi do rządów tych antybożych, Kościół będzie brał pieniądze i przywileje. To się nazywa prostytucja. W Apokalipsie mamy jaką prostytucję? Mega, wielką prostytucję. Ale teraz już mamy prostytucję i chyba z tym nikt nie będzie dyskutował. I żeby, wiecie, nie batorzyć tylko hierarchów katolickich, zadajmy sobie pytanie. To nie jest do naszego kościoła, ale do innych kościołów. Czy wyście na tę drogę prostytucji politycznej już nie weszli? Kilka propozycji. Jak Kościół dzisiaj może wejść na drogę prostytucji politycznej? Współpracując bezpośrednio na przykład z lokalnymi władzami miasta, na przykład z jakimiś politycznie powiązanymi, dotacje, wsparcia, budynki i tak dalej. Dotacje, nie? No bo sama współpraca, no to może być ku dobremu lub ku złemu, nie? No tu się zgadzamy, no. Na przykład jak pomoc Ukrainie jest, nie? I kościoły zaczynają współpracować z władzą samorządową czy nawet wyższego szczebla, żeby pomagać Ukrainie, nie? No to tu nie widzimy jeszcze tej prostytucji. To jest robienie czegoś dobrego wspólnie, nie? Czyli sama współpraca jeszcze nie jest zła. Ale zaraz potem mówi, no myśmy tu trochę pomogli wam, no to może byście teraz coś tego, widzicie, rozumicie, nie? Czyli dotacje i wpływy. I to jest w kościołach i pastorach, to widziałem. Kościół dzisiaj coraz mniej może funkcjonować finansowo w oparciu o własne środki, o Boże środki. Z różnych przyczyn. Przede wszystkim z tego, że chrześcijanie są mało ofiarni. W Stanach Zjednoczonych były badania, że chrześcijanie tam dają około, wydaje mi się, między 1 a 3%. Może ty, Michale, pamiętasz, bo tobie dałem tę książkę do czytania i tam były te dane. Pamiętasz, jakie były te statystyki? Tak, gdzieś między 1 a 3%, nie? Kiedy takie minimum dla chrześcijanina to jest 10. Nie? Minimum. Ja nie mówię, że my mamy płacić dziesięcinę. Ale mamy być lepsi niż Żydzi. No to jak Żydzi płacili dziesięcinę, no to płacenie dziesięciny nie jest żadnym wielkim halo, nie? My, jeśli mamy większe szczególnie środki, zobaczcie, że Jezus pokazał tę ubogą wdowę, nie? Która dała tam cały swój dochód z tego dnia jako pewien wzór. Czyli tu poświęcenie chrześcijan ma wykraczać poza nakazy Starego Testamentu.
I chrześcijanie w Stanach, no jeden z najbogatszych narodów świata, dają mniej więcej tyle. To są badania z roku, z lat 80., a podejrzewam, że teraz jest gorzej. Nie lepiej. I tam to była książka poświęcona misji i autor mówi, że wystarczy, żeby podwoili swoje dawanie, co i tak jeszcze nie jest 10%, nie? To wszystkie potrzeby misji na całym świecie byłyby spełnione. A tak gdzieś tam ciągle się, wiecie, no tego. No to Kościół, no nie mamy pieniędzy, to co zrobimy? No do wójta, do prezydenta miasta, do posła znajomego, do jakiegoś funduszu, tak? Dokładnie jak księża katoliccy walą, nie? Apartament dla kochanki trzeba, nie? No to wach do szarnka i spokój, nie? I jest, nie? Także to się mniej więcej tak rozgrywa, a pastorzy już zaczynają kminić podobnie. Czyli Kościół protestancki również wchodzi na drogę prostytucji politycznej. Bo to jest oczywiste, że jak dostaną od Czarnka dotacje, czy jakiś przepis, że tak powiem, im służący, to co, będą Czarnka krytykować? No nie będą, nie? No przecież nie gryzie się ręki, która karmi, nie? Proste jak dwa razy dwa. Kościół nie będzie mógł pełnić swojej, tu zaraz jeszcze tam do tego dojdę, jednej z głównej misji, czyli właśnie patrzenia władzy na ręce. To, co widzimy u Jana Chrzciciela, nie? To jest człowiek przejścia ze Starego do Nowego Testamentu, ale jest pokazany jako właśnie przyjaciel Jezusa, jako ten, który przygotowuje przyjście Jezusa. No i on właśnie za to został skazany, nie? Za to został zabity. A kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, my jesteśmy teraz w 7 rozdziale, proces Szczepana akurat, to więcej jest o procesach niż o cudach. Mamy ten element manipulacji narodem, czy manipulacji tutaj światem całym, żeby przekonać, że tak powiem, ludzi do popierania władzy, bezbożnej władzy. Nie? Czyli to sojusz tronu i ołtarza, tak w tych katolickich kręgach się z czasów feudalnych się to zjawisko opisuje. I ono ma dwa elementy. Pierwszy, popieranie globalizmu wraz z jego bezbożnością, czyli odwróceniem wszelkich bożych porządków. Bo zobaczcie, że kto proponuje globalizm, jednocześnie proponuje odrzucenie wszystkich naturalnych wartości czy bożych wartości. To jest, że tak powiem, połączony światopogląd. No i drugi, że odbywa się to nie za darmo, tylko w wyniku zdobywania przez organizacje religijne czy kościoły także korzyści finansowych czy korzyści przywilejowych. Zależność finansowa kościoła od państwa, czyli prostytucja polityczna. Tu o to będzie najtrudniejsze dla nas. Stalin próbował, czy Lenin próbował Kościół wprost. A wiecie, co Hitler powiedział? Dajmy im pieniądze. Będą nam jeść z ręki, przymkną oczy na najgorszą zbrodnię i będą hajlować na naszą cześć. I plan Hitlera się ziścił w zdecydowanej części Kościoła, zarówno katolickiego, jak i protestanckiego. To mniejszość pastorów protestowała. A większość hajlowała. Proszę. Jeszcze jakbym mógł dodać właśnie a propos Niemczech, to czy też pod ten punkt można podciągnąć to, że państwo pośredniczy w pensjach kościelnych, bo tam jakiś taki system chyba tak, jest. Tak. Że państwo wypłaca pensje pastorom i księżom. Tak, to jest jeszcze, można powiedzieć, ta pruska, hitlerowska, później dominacja państwa nad kościołem. Ona do dzisiaj pozostała. I to jest przykład, że to państwo wypłaca, czyli ludzie, chrześcijanie niemieccy nie płacą swojej tej darowizny na kościół dla kościoła, płacą w podatkach państwu, a państwo rozdziela kościoło. Nie? To jest też świetny przykład, jak kościół niemiecki tkwi właśnie w tych, można powiedzieć, chorych układach, które prowadzą w prosty sposób do prostytucji
politycznej. Tego musimy się strzec. To jest jedna z ważnych rzeczy, bo wiecie, tu kusi. Bo większość, ja nie mówię, że ci pastorzy, którzy zaczynają żyć z dotacji, oni mają złe cele. Oni będą widzieć tysiące potrzebujących, oni będą widzieć możliwości na przykład rozbudowy zaplecza dla dzieci, zaplecza tam jakiegoś, powiedzmy, naukowego, swoich seminariów duchownych i tak dalej, nie? Że oni będą wchodzić w prostytucję polityczną, mając szczytne cele w głowie i w sercu. Ale dlaczego tak się stanie? Bo nie ma nauczania o polityce w kościołach. I oni nie rozumieją tych prostych zależności. Oni nie są tego uczeni w seminariach. Oni nie mają u siebie ludzi, którzy to rozumieją i gdybym nawet ja chciał pójść w tym kierunku, to wy powiecie, halt, to jest prostytucja. Ja chciałem jeszcze tylko dodać, że w Polsce także państwo płaci pensje księżom i różnego rodzaju katechetom, tylko że nie tak bezpośrednio jak w Niemczech, tylko za pomocą tego, że zatrudnia ich po prostu w szkołach. Amen. Wektor drugi. Fałszywy Kościół, można powiedzieć, zawsze prześladuje uczniów Chrystusa. Fałszywy Kościół zawsze prześladuje uczniów Chrystusa. Nie? I tu mamy ten rys historyczny pokazany, że krwią świętych i proroków tam z całego świata, nie? Z całej historii ludzkości. No a teraz, że tak powiem, on jest wręcz pijany krwią. Nie? Także nie będę się długo nad tym rozwodził. To w historii Kościoła rzymskiego, tego schyłkowego, czyli przed reformacją już kilkaset lat, bo przecież te ruchy reformatorskie, praktycznie kiedy tylko Kościół katolicki odchodził od Biblii, no to pojawiały się ruchy reformatorskie, nie? Czy tych tam, którzy nie chcieli czcić obrazów, to nawet wojny były z tego powodu, czy później już w Europie Zachodniej, tam Bogomiłowie, później ci tam we Francji, w północnych Włoszech, nie? Różne ruchy były, próby reformy Kościoła i Kościół już wtedy był na tyle silny, że wysyłał katów, żeby ich mordowali, tych chrześcijan, czy tych przynajmniej, którzy szukali w Biblii prawdy. Nie wszyscy oni byli chrześcijanami. Można Sędziowie Myśli, tam w tej książce jest na ten temat więcej, a też wcześniej w miesięczniku Idź Pod Prąd są bardzo ciekawe Piotra Setkowicza artykuły dotyczące tego, można powiedzieć, odchodzenia od prawdy Bożej Kościoła katolickiego. Także to punkt dość prosty i oczywisty. Można zobaczyć też, że on już ma swój wektor wcześniej, bo ten wektor widać wcześniej. Nie mamy wątpliwości, że ten kościół, antykościół opisany w 17 rozdziale jest kościołem antychrysta, kościołem diabła, można tak powiedzieć, ale zobaczcie, że już w listach do kościołów w trzech miejscach mamy świadectwo zmagania się kościoła Jezusa z synagogą szatana. Nie? To jest kościół w Filadelfii, ten najbardziej znany, możemy pokazać, nie będziemy czytać, to możecie sobie nadrobić. Jest też kościół w Smyrnie i kościół w Pergamonie. We wszystkich tych trzech, czyli na siedem, trzy kościoły, jest organizacja religijna podszywająca się pod kościół Jezusa, w rzeczywistości będąca synagogą szatana, czyli już antykościół, antysynagoga już jest, zobaczcie, w pierwszym wieku kościoła, a później ona się będzie tylko rozwijać, nie? Także to ten rys historyczny. Trzeci wektor, który widzimy w tej księdze, znaczy w tym rozdziale. Ogromna żądza bogactwa, przepychu i hedonizm fałszywego kościoła. To widać, nie? Tam jest najdroższe materiały, są takie przepych, ocieka złotem, purpura i tak dalej, i tak dalej. No zobaczcie,
ogromna żądza bogactwa, przepychu i hedonizm, czyli dogadzanie swoim grzesznym żądzom. Nie? Kiedy Luter przyjechał do Rzymu, to co go zdziwiło? Ilość burdeli. Kiedy dzisiaj byś poznał życie najwyższych hierarchów katolickich, to już nie będą tylko burdele w klasycznym znaczeniu tego słowa. To wiecie, co będzie. Lawendowa mafia. Proste? Ale pamiętajcie, to czeka na każdy Kościół. To czeka na każdego z nas. Walka z tym. Czyli jeśli idziesz do polityki, to musisz sobie z tą rządzą, z tymi dążeniami grzesznymi w sobie poradzić. Jeśli tego nie opanujesz, to będziesz jak świnia przy korycie. I tyle. Dlatego polityka jest tak trudna, bo ona jest trudna intelektualnie, połapać się w tym wszystkim, ale ona jest trudna moralnie. Bo będziesz miał stokroć więcej pokus niż w życiu normalnego człowieka. To jak? Kto się wybiera? No i dlatego chrześcijan mówi, to brudne jest, nie idziemy. No. Bo albo za głupi, albo wiedzą, żeby zrobili to samo. No to lepiej to przynajmniej tyle, że się trzymają z dala. To jest jakaś w tym mądrość. Problem, że Kościół właśnie musi takie niezwykłe jednostki wykształcić, wynaleźć i pomóc im się rozwinąć, które będą właśnie miały wielką mądrość, żeby ogarnąć politykę i będą miały ogromną siłę charakteru, żeby przetrwać. Będą miały też, mieli też wsparcie w swoich rodzinach i kościołach. Dlatego tak wielką wagę na życie rodzinne przykładamy. Nie? Bo to jest pierwsze zabezpieczenie dla męża czy żony, którzy pójdą w politykę. Że oni muszą mieć wsparcie, udane życie małżeńskie, udane życie seksualne i tak dalej, żeby nie popaść w tego typu pokusy. Oczywiście zarządzanie pieniędzmi to jest bardzo też ważna dziedzina życia, żeby ogarnąć pieniądze w swoim życiu. Nie? Żeby nie mieć długów, żeby dawać, łożyć na sprawy Boże. Nie? Żeby wykorzystywać swój potencjał, żeby nie tylko pracować, ale żeby swoimi talentami zarabiać jak najwięcej w danych okolicznościach czasu i przestrzeni. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Czwarty wektor, poproszę. On wypływa już z następnego 18 rozdziału. Nie? Tu jest dyskusja między chrześcijanami, czy to jest o tym samym, czy nie. Na pewno zgadzamy się, że to jest o tym samym okresie mniej więcej historii i że system religijny z systemem ekonomicznym i politycznym są całkowicie zblatowane. Stąd to, co jest w wersecie, w rozdziale 18, też cechuje, że tak powiem, działalność popieraną przez antykościół rozdziału 17. Czyli ekonomia ta apokaliptyczna podporządkowana jest rządzy zysku połączonej z odrzuceniem zasad moralnych. Z odrzuceniem wszelkich zasad moralnych. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest taki darwinizm ekonomiczno-społeczny, nie? Że wygrywa najsilniejszy. I żadne wartości się nie liczą. Tam mamy opis handlu niewolnikami znowu na wielką skalę. Zobaczcie. I przez długi czas nie rozumiałem, co to tu jest. Jak to niewolnicy i życie ludzkie. A teraz się pojawił handel kawałkami ludzi, czyli handel organami. To teraz to się jasne zrobiło. I zobaczcie. Komunistyczne Chiny, które za wzór przedstawia papież katolicki, komunista Franciszek, są światowym potentatem w zabijaniu ludzi na części zamienne. I papież to popiera. A kardynał Parolin powiedział, czy Parolin, nie wiem jak on się tam nazywa, Czarek. Parolin. My go tak bardziej z francuska. Parolin. Czyli Parolin, niech tam mu będzie. Mówi, że właśnie Chiny są wzorem, można powiedzieć, społecznej nauki Kościoła. No to widzicie, gdzie my jesteśmy. Tuż przed antykościołem czasów apokaliptycznych. My już to wszystko mamy. Pytanie, czy my to jeszcze cofniemy?
czy też to, jak walec przejedzie po świecie. Profesor Zybertowicz tak swoją książkę o tragedii współczesnych czasów zakończył. Wszystko to, co on tam pisze, tak jak ja tu mówię z Apokalipsy, tylko on dużo później do tego doszedł, no bo Apokalipsa ma prawie 2000 lat i chrześcijanie tam ją czytają. Powiedział, uda się to zatrzymać, jeśli się znajdzie odpowiednia ilość chrześcijan, którzy postawią to sobie za cel życia i będą wszystko gotowi poświęcić temu celowi. Odpowiednia ilość chrześcijan. Sól ziemi. Jeśli nie będzie soli, ziemia pójdzie, narody, świat pójdzie ku totalnej destrukcji i zwodzeniu przez fałszywy Kościół. Zadanie miało być do pracy w grupach, ale jużśmy zrobili, no to pracę w grupachśmy zrobili, no to ja trochę ułatwię życie i na podstawie tych czterech wektorów antykościoła możemy wypracować zalecenia zastosowania dla Kościoła, nie? Czyli inaczej, my przez antykościół będziemy mieć Kościół, nie? Antykościół będziemy mieć przesłanie i wnioski dla Kościoła. No pierwszy, z pierwszego wektoru, fałszywy Kościół, no to służy władzy państwowej do manipulowania narodami, no to zobaczmy, zastosowanie, czyli żelazne zasady dla Kościoła. Kościołowi nie wolno przymykać oczu na nieprawość władzy państwowej, czyli nie do spółki z nią wyzyskiwać ludzi, można tak powiedzieć, tylko musi je piętnować i ma ostrzegać przed globalizmem i jego antybożą zawartością. Nie? To jest z wektora pierwszego od razu przerzucenie na zastosowanie, czego nam nie wolno robić. Nie? Fałszywy Kościół, drugi wektor, prześladuje uczniów Chrystusa, żelazna zasada. Kościół nie może brać pieniędzy od władzy państwowej w zamian za usługi polityczne i zaraz za tym kolejna, zobaczcie, zasada. Kościół musi stać na straży wolności słowa i religii. Szczególnie nie wolno Kościołowi używać państwa do niszczenia konkurencji religijnej. I nieważne, czy to są Mormoni, Świadkowie Jehowy, których zwalczamy teologicznie. Uważamy, że prowadzą ludzi do piekła, tak samo jak rzymski katolicyzm. Ale nie możemy przykładać ręki do tego, że oni są w naszym państwie w jakiś sposób niszczeni. Buddyści, hinduiści, kto tam jeszcze, nie? Zobaczcie, Putin zabronił najpierw Świadkom Jehowy. No to część chrześcijan mówi, a to dobrze, bo te świadki to oni tam wywracają ludziom w głowach. Niech się Putin weźmie za czystość duchową narodu rosyjskiego, nie? Czarnek niech się weźmie za czystość duchową narodu polskiego. To co to będzie, no? No to już właśnie. No zobaczcie, Kościół musi stać na straży wolności dla wszystkich, a nie szukać przywilejów dla siebie i niszczenia konkurencji przez władzę państwową. Nie? My wygramy w tej konkurencji, bo my głosimy prawdę, bo Jezus jest z nami. Bo tylko Jezus przemienia życie człowieka i możemy dawać temu świadectwo prawdziwe, a nie podrabiane. Dlatego my się nie boimy konkurencji. I pamiętajmy, to jest na przyszłość, żeby nie zaprzęgać państwa do walki z konkurencją religijną. To trzeba uważać. Mówię, my to mamy jeszcze daleko do takiej pozycji w państwie, ale już na przykład w Ukrainie to już kościoły mają bardzo dobre relacje z państwem, z władzą państwową. I to jest tylko krok do uprzywilejowania pewnych rodzajów kościołów. A to już jest duży krok do prześladowania już później tych innych. A to jest już wielki krok do prostytucji politycznej. Nie? Czyli pamiętajmy. Punkt drugi, jeszcze wróćmy do tych żelaznych zasad. Kościół nie może brać pieniędzy od władzy państwowej w zamian za usługi polityczne. To jest jak gdyby jeszcze domknięcie tego pierwszego, że ma krytykować i nie brać pieniędzy
w zamian za usługi polityczne. Trzeci punkt to właśnie nie wolno mu wykorzystać swojej siły, żeby wpływać na państwo w celu niszczenia konkurencji religijnej. No tu ktoś zapyta, no ale sataniści, jakby się chcieli rozwijać w państwie, to czy władza państwowa nie powinna zabronić satanistom tworzyć swoich antykościołów? No tak zostawię to pytanie na przykład, nie? No, w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje, nie? Znaczy, to jest praktyczny problem, tam są te kościoły szatana, nie? No i jakoś, zobaczcie, Stany Zjednoczone nie upadły. U nas jest rząd kościoła szatana, można tak powiedzieć, tylko że ubranego w ornat. I nam szedł dzwoni, nie? To przysłowie ludowe. To my już to mamy. I gdzie jest lepiej, w Stanach czy u nas? Nie? No, pod pewnymi względami ktoś powie, że u nas, nie? I to jest prawda, że Stany Zjednoczone bardzo odeszły od swoich etosów różnych, nie? Ale dalej życie w Stanach wolności, w Stanach Zjednoczonych jest bardziej stabilne, bardziej z większą wolnością myśli, przekonań, religii i także z większym bogactwem. I punkt ostatni. Pamiętacie, co będzie największą pokusą? Hedonizm i dobra materialne. Dlatego my musimy się uczyć od małego. Kościół musi być wzorem prostoty i skromności, jeśli chodzi o dobra materialne. Musi nauczać moralnych zasad ekonomii, w szczególności potępiać socjalizm. Nie? No bo socjalizm to jest zabieranie innych i korumpowanie drugich. Nie? Bo tak należy nazwać socjalizm. On oczywiście wyrasta z takich gadek o tym, żeby pomagać, że tu państwo będzie pomagać. Nie, to Kościół ma pomagać, nie państwo. Państwo ma sprawiedliwość wymierzać, a nie dobroczynność. Sprawiedliwość. Oczywiście można sobie jeszcze dopisać, można jeszcze więcej tych zasad bardziej szczegółowych wprowadzić. To jest jak gdyby taki challenge, nie? Jeszcze raz, później w domu możecie sobie czytać ten 17 i 18 rozdział i więcej wyłapywać zastosowań politycznych dla Kościoła dzisiaj. A na koniec, żeby się przenieść w ten klimat, jak to się w czasach nowoczesnych zaczęło, nowożytnych, jak się zaczęło, to, że my dzisiaj mamy wolność głoszenia jeszcze, że możemy czytać Biblię w swoim języku, to przenieśmy się do wieku XVI, do początku wieku XVI, do Marcina Lutra. Zamek Wartburg na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, wbrew niewoli, jak woli ucisku, wyniesiony pod boskie błękity, Pismo Święte z wszechwładnej łaciny na swój własny język przekładam. Ożywają w wiekach dawne cuda i czyny, Matką Ewa, znów Ojcem, znów Adam. Lecz nim jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mym szorstkim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku, że wyrzym za gotówkę odpuszcza, lecz wojennej się nurza rozkoszy. Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W dawach katedr transakcje przeteczne, ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym jak walczę jamnik augustianin, moralności teolog to przybył, bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja bullę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie wykluł, a mnisi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa,
Nikt o treści popiołów nie pyta, ale moja ze stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa. Lecz niech czyta, kto umie, niech nauczy się czytać, niech powraca.